Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem Wam o wojnach z Moskwą toczonych przez Rzeczpospolitą w pierwszej połowie XVII wieku. A tak dokładnie. Najpierw przyjrzymy się sytuacji w państwie moskiewskim. Opowiem Wam o kryzysie dynastycznym, jaki miał miejsce w Moskwie po śmierci Iwana IV Groźnego. Potem zajmiemy się zjawiskiem Dymitriad i Dymitrów Samozwańców. Następnie opowiem o wojnie stoczonej przez Zygmunta III Wazę z Moskwą, a na koniec opowiem o wojnie smoleńskiej stoczonej przez Władysława IV. Zaczynamy od problemów Rosji po śmierci Iwana IV Groźnego. Iwan IV Groźny, władca bez wątpienia równie wybitny jak okrutny, doprowadził przez swoją politykę do kryzysu w państwie moskiewskim. Umiera w roku 1584 i pojawia się problem spuścizny po jego śmierci. Carem zostaje jego syn Fiodor I. Problem polegał na tym, że Fiodor I był niepełnosprawny umysłowo. W związku z tym on formalnie był carem, ale rządzili za niego członkowie Rady Regencyjnej, a wśród tych członków Rady Regencyjnej dominującą rolę, a potem właściwie jedynym człowiekiem, który sprawował wówczas władzę, był brat żony Fiodora I, Iriny, Borys Godunow. Fiodor miał młodszego brata, Dymitra, który w momencie śmierci ojca miał zaledwie 3 lata. Tenże Dymitr po śmierci ojca został zesłany przez Radę Regencyjną do Uglicza i miał zostać zamordowany w 1511 roku, w wieku 10 lat. Nikt dzisiaj z historyków nie ma wątpliwości, że Dymitr, syn Iwana IV Groźnego, zginął właśnie wówczas, natomiast nie wierzyło w to wielu Rosjan. Jeżeli mamy zabójstwo, no to zawsze się pojawia pytanie, kto stał za tym zabójstwem, kto doprowadził do śmierci małego Dymitra. Większość historyków przypuszcza, że Borys Godunow. On bowiem miał największy interes w tym, aby pozbyć się konkurenta do tronu w Moskwie. W 1598 roku umiera Fiodor. Carem zostaje Borys Godunow. 6 lat później, w 1604 roku, na Kijowszczyźnie pojawia się mnich Grigori Otiepiew, który podaje się za cudownie ocalonego Dymitra. Jest w jego wieku i część ludzi mu wierzy, tym bardziej, że były takie plotki, o których mówiłem, że Dymitr został w sposób cudowny ocalony, że wróci. Ludzie niezadowoleni z rządów Borysa Godunowa wypatrywali Dymitra jak zbawiciela, kogoś, kto może odmienić sytuację w Rosji. Jak już mówiłem, Dymitr, zwany w Polsce Samozwańcem I, bo byli jeszcze kolejni, Rosjanie mówią łże Dymitr, czyli ktoś, kto kłamał, że jest Dymitrem, pojawił się na terenach Rzeczpospolitej. Uzyskał przychylność dwóch polskich wpływowych magnatów. Wojewoda sandomierski Jerzy Mnisz wydał za niego swoją córkę Marynę. Poparł go również Wiśniowiecki. Mając poparcie dwóch rodów magnackich, Mniszków i Wiśniowieckich, którzy wbrew woli większości szlachty sfinansowali Dymitrowi Samozwańcowi prywatną armię, na czele której wkroczył do państwa moskiewskiego. Do Dymitra Samozwańca przyłączyli się również ochotnicy, którzy albo widzieli swój interes w jego zwycięstwie, albo szczerze wierzyli, że rzeczywiście jest to prawowity następca tronu, bo gdyby Dymitr nie zginął w wieku lat 10, no to jemu należałaby się korona, a nie Borysowi Godunowowi. W 1605 roku Borys Godunow umiera na apopleksję, czyli wylew krwi do mózgu. Wykorzystuje tą sytuację Dymitr Samozwaniec, opanowuje Moskwę i zostaje carem. No ale ta niezwykła historia, która no, wydaje się taka nieprawdopodobna, była jak najbardziej realna, no, okazuje się historią z tragicznym zakończeniem. Dymitr Samozwaniec wzbudza niechęć wielu bojarów, ponieważ chce w Rosji zmian, chce europeizacji Rosji, ponieważ otacza się Polakami. No i to doprowadziło do rychłego jego upadku i śmierci. I tu warto sięgnąć do rosyjskiego historyka Michała Hellera, współautora słynnej historii Związku Radzieckiego, Utopia u władzy, który w historii Imperium Rosyjskiego
inaczej patrzy na postać Dymitra Samozwańca, jak to najczęściej go się przedstawia, czy w polskich podręcznikach historii, nie mówiąc o podręcznikach historii, które są pisane, publikowane w Rosji. Pozwólcie, że przeczytam krótki fragment. Plany i działalność Dymitra, jego postępowanie, naruszające surowe zasady dworu moskiewskiego, przywodzą na myśl drugiego cara rosyjskiego, Piotra I, panującego 100 lat później. Piotr I doczekał się międzynarodowego uznania swego imperatorskiego tytułu i został pierwszym oficjalnym rosyjskim imperatorem. Ale to Dymitr Samozwaniec, 100 lat przed nim, zażądał dla cara rosyjskiego tego tytułu. Samozwaniec i prawowity car rosyjski wykazywali jednakowe zainteresowanie Zachodem. Byli tam, otaczali się cudzoziemcami. Chcieli szerzyć oświatę wśród ludu. Ułatwiali handel, dbali o wojsko. Zachowali się nie, jak przystoi, carom rosyjskim. Tak więc rosyjski historyk wskazuje, że Dymitr Samozwaniec przypominał Piotra Wielkiego. Tylko że Piotr Wielki rządził długo, Dymitr Samozwaniec rządził krótko. Rządził 100 lat przed nim, że chciał on rzeczy dla Rosji pozytywnej. Chciał jej europeizacji, chciał jej unowocześnienia. Według rosyjskiego historyka Dymitr Samozwaniec był szansą dla Rosji na unowocześnienie 100 lat wcześniej, niż dokonało się to za czasów Piotra Wielkiego. I to być może unowocześnienie nie tak brutalne, jak to, którego doświadczyli Rosjanie pod rządami Piotra Wielkiego. Jak widzi Heller zarzuty, jakie stawiano Dymitrowi Samozwańca? Znowu wracam do jego książki. Carowi miano za złe, że nie śpi po obiedzie, nie chodzi do łaźni, je cielęcinem, której Rosjanie nie brali do ust. Ze zdumieniem patrzono, jak schodząc z nieosiągalnego piedestału, pojawia się tam, gdzie robią nowe armaty, moździerze i sam pracuje wraz z innymi. Nie przestając myśleć o wyprawach wojennych, car interesował się wojskiem. Urządzał pocieszne gry wojenne, manewry, w których osobiście uczestniczył. Tak jak czytałem wcześniej, podobnie zachował się Piotr Wielki. Ale to budzi wrogość, to budzi agresję. Dymitra Samozwańca ostrzegano, żeby miał się na baczności. Ostrzegano, że grozi mu niebezpieczeństwo. Jego teść, mnisz, radził mu, aby zwiększył środki ostrożności. Dymitr Samozwaniec miał mu odpowiedzieć. Znam swój kraj. Nie mam wrogów. I przecież jestem tu władcą życia i śmierci. Najprawdopodobniej do końca życia Dymitr Samozwaniec wierzył, że jako car jest nietykalny. Spiskowcy zamordowali Dymitra Samozwańca. Posiekali jego ciało na kawałki. Następnie spalili i wystrzelali z działa. Chciano w ten sposób nie tylko zemścić się na Dymitrze Samozwańcu. Chciano go unicestwić, dosłownie unicestwić, tak, żeby po nim nic nie zostało. No ale na tym nie kończy się historia Dymitra Samozwańca. Jego śmierć w 1606 roku nie kończy kryzysu, jaki w Rosji wówczas panował, kryzysu nazywanego Wielką Smutą. W 1606 roku, po śmierci Dymitra Samozwańca, carem rosyjskim zostaje Wasyl IV Szujski. Ale wkrótce pojawia się kolejny samozwaniec, tak zwany Dymitr II Samozwaniec. Maryna, która ocalała po zamordowaniu Dymitra Samozwańca, zamordowano również wielu cudzoziemców, którymi się otaczał, przede wszystkim Polaków, ale oszczędzono żonę Dymitra Marynę. No i ta Maryna rozpoznała w Dymitrze II Samozwańcu swojego męża. Najprawdopodobniej kłamała, najprawdopodobniej dostrzegła szansę, że może wrócić na tron moskiewski. W związku z tym uznała uzurpatora za swojego cudownie ocalonego męża. Znowu Dymitr Samozwaniec uzyskuje wsparcie Polaków, przede wszystkim Jerzego Mniszcha. No i zaczyna w 1608 roku oblegać Moskwę ze swoimi zwolennikami. Wasyl IV Szujski, szukając sojuszników w tej coraz trudniejszej sytuacji, jaka panuje w państwie moskiewskim, zawiera sojusz ze Szwecją. Polska ze Szwecją prowadziła wojnę
Zygmunt III Waza uznał to za pretekst do rozpoczęcia wojny z Moskwą, przeciwko której była szlachta. Ja już mówiłem, że szlachta była przeciwko dymitriadom, że te dymitriady były no właściwie prywatną inicjatywą polskich magnatów. Teraz w 1609 roku, po zawarciu sojuszu między Wasylem IV Szujskim a Szwecją, Zygmunt III Waza włącza Rzeczpospolitą do wojny. Zaczyna się więc wojna polsko-moskiewska. Wojska polskie zaczynają oblegać Smoleńsk, potężną twierdzę na pograniczu litewsko-moskiewskim. Smoleńsk był potężną twierdzą, oblężenie więc się przedłużało. No i do polskiego obozu dochodzi wiadomość, że zmierza odsiecz dla obleganej załogi smoleńska. Na spotkanie tego korpusu wyruszył Stanisław Żółkiewski. Do starcia obu armii doszło 4 lipca 1610 roku pod Kłuszynem. Jak szacują historycy, oddziały moskiewskie i szwedzkie liczyły 35 tysięcy ludzi. Wojska polskie były pięciokrotnie słabsze, liczyły zaledwie 7 tysięcy żołnierzy. Bitwę poprzedziła narada, którą Żółkiewski zakończył słowami: nadzieja w męstwie, ratunek w zwycięstwie. Czyńcie swoją powinność. Po czym prałat pułkowy, ksiądz Kulesza, udzieli błogosławieństwa. Następnie Żółkiewski objechał polskie szeregi, zachęcając żołnierzy do walki. O 4 rano, przy głosie bębnów i kotłów, husarze z czołowych chorągwie sunęli przez siebie kopie i z ogromnym krzykiem ruszyli do szarży, rozpoczynając bitwę. Ponieważ przeciwnik dysponował ogromną przewagą liczebną i dostęp do niego zagradzał płot, polskie chorągwie szarżowały po kilka razy przez luki w ogrodzeniu. Husarz Samuel Maskiewicz pisał: to jedno przypomnę, do uwierzenia niepodobne, że drugim rotom trafiało się razów 8 albo 10 przyjść do sprawy i potykać się z nieprzyjacielem. Bo już po częstym do sprawy przychodzeniu i potykaniu się z nieprzyjacielem, jak znowu i rynsztunku nam ubywało i siły ustawały. Konie też już na poły zemdlone mając, bo od świtania dnia letniego aż po obiad godzin 5 pewną z nimi, bez przystanku czyniąc bitwę, już i siłę z ochotą zegnali, nad naturę ludzką czyniąc. Posyłając non-stop husariem do ataku, Żółkiewski uwikłał wojska moskiewskie w długotrwały bój. Polski husarz wykazał tu zdecydowaną wyższość nad bojarską jazdą i zaciężnymi rajtarami. Przełom nastąpił po nieudanym manewrze zaciężnej rajtarii moskiewskiej, o którym tak pisał Maskiewicz. Widząc nas już słabnących, rozkazał Szujski dwom kornetom rajtarskim, które w pogotowiu w sprawie, to jest szyku, stały przeciwko nam, aby się z nami potykały i ci sami z łaską najwyższego zwycięstwo nam uczynili. Bo jak skoczyli do nas niegotowych i zarazem wypuściwszy strzelbę, to jest oddając salwę, poczęli odwrót czynić zwykłym sposobem do nabijania pistoletów lub arkebuzów, a drudzy po nich następowali strzelając, my nie czekając, póki wszyscy strzelą, a widząc, że oni odwrót czynią dla ponownego nabicia broni, posunęliśmy za nimi, jedno pałasze w ręce mając, a ci zapomniawszy nabijać, raczej nie zdążywszy, i drugi raz wystrzelać, tył podali i wpadli na wszystką Moskwę, która w bramie obozowej sprawie szyku stała i pomieszali jej szyki. Szeregi moskiewskie załamały się. Zwycięska jazda polska pognała za uciekającymi w stronę obozu. Część Rosjan uszła na otwarte pole, bądź przebyła wpław rzeczkę grzać. Pozostali dopadli bram obozu i schronili się za fortyfikacjami polowymi. Po oczyszczeniu pola z niedobitków, część jazdy polskiej ruszyła w pościg za uchodzącymi na północ żołnierzami. Jak pisał uczestnik bitwy, Moskwę nasi z łaski Bożej rozgramili na mile bijąc, siekąc i dostatki, które bogatsze z sobą mieli, zabierając. Ale bitwa nie była jeszcze skończona. Walczyli bowiem ciągle zachodni najemnicy. Ustawieni za płotem muszkieterzy z bliska razili ogniem nacierających jeźdźców, osłaniający ich pikinierzy kuli konie Polaków. Przełom nastąpił dopiero po przybyciu na pole bitwy piechoty z dwoma działkami. Mimo nieprzespanej nocy uciążliwego marszu piechurzy z ochotą ruszyli do walki. Puszkarze kilkoma celnymi strzałami rozwalili znaczną część płotu i porazili stojących za nim muszkieterów, których następnie piechurzy zasypali pociskami z rusznic, po czym ruszyli do natarcia na białą broń, nie zważając na ogień przeciwnika.
Nie wytrzymali tego natarcia żołnierze cudzoziemscy i odstąpili od płotu, dając drogę husarii do kolejnej szarży. Spędzony z pola bitwy, przeciwnik zamknął się w obozach. Z wojskiem zachodnich najemników Żółkiewski podjął negocjacje. W ich wyniku Polacy puścili cudzoziemców wolno pod warunkiem, że złożą przysięgę, iż nigdy w Moskwie nie będą służyć przeciw Rzeczpospolitej. Część z nich, zapewnie kilkuset, wstąpiła na polską służbę. Widząc kapitulację stojących pod lasem cudzoziemców, Dymitr Szujski, brat cara, chyłkiem uszedł z obozu i schronił się w lasach. Jego ucieczka była powszechną panikiem wśród pozostałych dowódców i żołnierzy. Maskiewicz zapamiętał: gnaliśmy ich Moskwę na mili, dwie albo trzy. Więcej ich w pogoni poległo, aniżeli na placu bitwy. Około 9 rano było już po bitwie. Straty polskie to około 200 zabitych. Na polu bitwy poległo 2000 żołnierzy moskiewskich i 700 szwedzkich najemników. W polskie ręce dostało się mnóstwo złotych i srebrnych naczyń, drogich szat, futer sobolich, setki wozów, w których znajdowało się m.in. około 20 tysięcy florenów i 30 tysięcy rubli, przeznaczonych na wypłatę dla cudzoziemców. Kilkadziesiąt chorągwi, w tym adamaszkowo, przyta złotym wzorem, należąca do Dymitra, jego szyszak, szabla, buława, kareta i wozy. Wszystkie 11 dział. Po bitwie Żółkiewski wyruszył na Moskwę. 27 lipca 1610 roku grupa propolskich bojarów pod przewodem Zachara Lapunowa obaliła skompromitowanego klęską kuszyńską Wasyla Szujskiego i przejęła władzę. 3 sierpnia 1610 roku wojsko polskie stanęło u bram Moskwy. Zaczęły się rokowania. 27 sierpnia doszło do podpisania porozumienia. Carem miał zostać syn Zygmunta III Wazy, Władysław. Pokój miał być podpisany bez aneksji. Władysław miał przejść na prawosławie. Polacy mieli być niedopuszczeni do urzędów. Nowy car miał nadać przywileje dla dworian i bojarów. Car Władysław miał również zagwarantować dotychczasowe prawa cerkwi prawosławnej. Po zawarciu tego układu 8 października 1610 roku Moskwa utworzyła bramy przed Polakami. Żółkiewski stanął z wojskiem na Kremlu. Wasyl i Dymitr Szujscy zostali jego jeńcami. Zajęcie Kremla przez polskie oddziały 8 października 1610 roku to bez wątpienia jeden z największych polskich sukcesów w historii. To bez wątpienia moment wielkiego triumfu. No niestety, ta szansa, jaka się pojawiła, by syn polskiego króla został carem, nie została wykorzystana, ponieważ Zygmunt III Waza nie chciał się na to zgodzić. Zygmunt III Waza sam chciał zostać carem, na co nie chcieli się zgodzić Rosjanie, bo nie chcieli katolickiego cara, bo nie chcieli unii personalnej z Polską, bo ten układ w ich mniemaniu groził rekatolizacją Rusi i podporządkowaniem Rusi Rzeczpospolitej. W 1610 roku został zamordowany Dymitr II Samozwaniec. Wasyl Szujski został wieziony do Polski, gdzie umarł w klasztorze w Gostyninie w 1612 roku. Rok 1611 przynosi zdobycie Smoleńska, czyli kolejny sukces Rzeczpospolitej. Po 2 latach Smoleńsk upada, ale w tymże samym 1611 roku wybucha powstanie przeciwko Polakom. Polacy zamykają się na Kremlu. Rosjanie oblegają Kreml. Jak piszą kronikarze, obrońcy Kremla najpierw zjedli konie, potem psy, potem koty, potem szczury, myszy, potem książki zaczęli jeść, a na końcu skapitulowali. Właśnie zajęcie Kremla, ta kapitulacja polskiej załogi na Kremlu 7 listopada 1612 roku jest do dzisiaj w Rosji obchodzona jako święto. Wojna trwa dalej. Polacy próbują odzyskać władzę nad Moskwą, ale im się to nie udało. W 1613 roku carem rosyjskim zostaje Michał Romanow, założyciel dynastii Romanowych. Ta dynastia będzie rządzić Rosją aż do rewolucji lutowej w 1917 roku, czyli ponad 300 lat. W 1317 roku oddziały polskie, którym przewodził hetman Karol Chodkiewicz, dotarły nawet pod Moskwę, ale nie miały siły, aby tą Moskwę zdobyć. Zmagania polsko-moskiewskie, rozpoczęte w 1611
1609 roku, kończą się w roku 1619 rozejmem w Dywilnie po 10 latach. Na mocy tego rozejmu do Rzeczpospolitej przyłączono ziemię smoleńską, czernichowską i siewierską. Rzeczpospolita obojga narodów osiąga wówczas obszar bliski 1 000 000 km2 i jest to swoisty rekord historii istnienia Rzeczpospolitej obojga narodów. Mija lat 13. W 1632 roku umiera Zygmunt III Waza. Rosjanie uznali, że bezkrólewie w Polsce taki czas chaosu, taki czas, który jest dobrą okazją, aby odebrać to, co państwo moskiewskie straciło 13 lat wcześniej. I w 1632 roku wojska moskiewskie atakują Smoleńsk, zaczynają go oblegać. Polacy bardzo szybko wybrali nowego króla. Tym królem został syn Zygmunta III Wazy, Władysław IV. Bardzo szybko zmobilizowano armię, jak na ówczesne realia, i po 10 miesiącach pod Smoleńsk nadeszła polska armia z królem Władysławem IV. Zaczyna się oblężenie oblegających, czyli w Smoleńsku jest załoga, która się broni, pod Smoleńskiem są wojska moskiewskie. Te wojska moskiewskie, które są pod Smoleńskiem, otacza Władysław IV. Toczy się długotrwała wojna pozycyjna, która kończy się polskim zwycięstwem. Otoczone wojska rosyjskie kapitulują w lutym 1634 roku. Rozpoczynają się rokowania pokojowe. Zostaje zawarty pokój w Polanowie. Władysław IV zrzeka się pretensji do tronu w Moskwie i tytułu cara w zamian za pieniężne odszkodowanie. Większość terytoriów zdobytych w 1619 roku zostaje w Rzeczpospolitej, czyli ziemia smoleńska, czyli Choska-Siewierska. Niewielkie wschodnie fragmenty tych ziem zostają przyłączone do państwa moskiewskiego. Także pokój w Polanowie sankcjonuje prawie, że w 100% rozejm w Dywilnie. Mówię prawie, że w 100%, ponieważ niewielkie skrawki terytorium Rzeczpospolita oddaje Moskwie. Tak więc ta pierwsza faza zmagań polsko-moskiewskich w XVII wieku kończy się olbrzymim polskim sukcesem. Zdobyto ziemię smoleńską, czernichowską, siewierską, przesunięto granicę Rzeczpospolitej na wschód. Nie udało się zdobyć dla Polaka tronu w Moskwie. Czy było to w ogóle realne? Czy taki układ dałby Polsce korzyści? No to już jest kwestia opinii. Tu jesteśmy już zdani na tak zwaną historię alternatywną.